Czy sprzęt stomijny jest refundowany i gdzie mogę go otrzymać? Sprzęt stomijny jest refundowany w 100%, to znaczy, że pacjent przy odbiorze sprzętu stomijnego nic nie płaci. Miesięczna kwota refundacji jest zależna od rodzaju stomii. W przypadku kolostomii wynosi 300 zł, w przypadku ileostomii 400 zł, a urostomii 480 zł. Sprzęt stomijny można otrzymać bezpośrednio w specjalnych sklepach medycznych. Również wygodną formą otrzymywania sprzętu stomijnego jest przesyłka kurierska. Ale ważną informacją jest to, że sprzęt refundowany otrzymywać może osoba ubezpieczona. Gdzie szukać profesjonalnej porady po operacji wyłonienia stomii? Profesjonalnej porady w zakresie pielęgnacji stomii w chwili obecnej niestety nie można uzyskać w poradniach stomijnych, których niestety nie ma w Polsce, ale należy szukać kontaktu z pielęgniarkami stomijnymi, które pracują w poradniach chirurgicznych, chirurgiczno-proktologicznych, w poradniach proktologiczno-stomijnych oraz w punktach konsultacyjnych pielęgniarskich. Można również kontaktować się z pielęgniarką stomijną, która pracuje na oddziale, którą kiedyś pacjent miał do czynienia w czasie pobytu w szpitalu. One również bardzo chętnie współpracują i udzielają dalszych porad, jak żyć ze stomią po wypisaniu ze szpitala do domu. O co najczęściej pytają pacjenci po operacji wyłonienia stomii? Po operacji wyłonienia stomii pacjenci najczęściej skupiają się na śluzówce, pytają się o jej wygląd, czy to jest prawidłowy kolor, jej wielkość, czy może być taka wypukła, czy stomia nie boli. Również skupiają się na treści, która jest wydalana ze stomii. Czy ta treść ma mieć taką konsystencję, czy ma być cały czas rzadka, czy mają być przerwy w wydalaniu, jak często jest wymieniany worek stomijny, jak często ten woreczek należy opróżniać. I również bardzo dużo pytań dotyczy sprzętu stomijnego. Pytają się o właśnie, czy ten sprzęt jest refundowany, czy ilość sprzętu jest wystarczająca, czy jeżeli będzie taka potrzeba, sprzęt można dokupić. I również bardzo istotną kwestią jest umiejętność pielęgnacji. Wiele pytań jest dotyczących wymiany sprzętu stomijnego, jak należy to robić, z jaką częstotliwością, kiedy, w jakich okolicznościach, jak sobie radzić później z pielęgnacją stomii. I bardzo istotnym pytaniem, gdzie mam się udać po poradę, po wypisaniu ze szpitala. Warto zadawać pytania. Świetną rzeczą jest, jeżeli pacjent dużo pyta przed operacją. Wiedza jest tą drogą, która pozwoli na lepsze zrozumienie tych nowych okoliczności. Pytać zawsze można, trzeba i nawet pytać o to kilka razy, kilkanaście razy po to, żeby te nowe wiadomości, one są proste, ale są nowe dla pacjenta, utrwaliły się. Także pytanie to jest droga do lepszego poznania siebie w tych nowych okolicznościach życiowych.